Cześć, ja jestem PG Games, a wy oglądacie kolejny materiał z cyklu Silent Hill 2 Remake. No próbuję tak ustawić, kurczę, żeby przy przywitaniu nie stał plecami do was, ale widocznie nie da się tego zrobić. No ale dobra, no mniejsza z tym. Spróbujmy zejść na razie na dół. Bo tutaj już czekają na nas, amunicja do pistoletu czeka na nas, a jeśli chodzi o te drzwi, o, co ciekawe, już można się przedostać, a tutaj pusto. No i tutaj też można przejść. No, powiem wam szczerze, że dobrze by było, bo to będzie tak. Czy ja jestem? Po której stronie ja jestem? Bo teraz to już... A nie, dobra. Jestem jeszcze po tej starej stronie. To ja już tutaj nie będę wchodził. Tylko chodźmy może na górę. W razie co będę miał tutaj miejsce do zapisu. I tak, tu z tego co widzę zamknięte. No i pytanie tutaj. Po kolei wszystkie drzwi. No widocznie tutaj remont był, bo wszystko takie przykryte tą folią budowlaną. No to dobrze, że tutaj podszedłem, bo mamy kolejną amunicję do pistoletu i to na tyle. Drzwi żadnych nie ma, więc my już śmiało chyba przejdziemy do tego korytarza tutaj. Tylko też trzeba zwracać uwagę na te drzwi. Chyba będziemy mogli przez nie przejść, coś mi się wydaje. Już tutaj odbezpieczył. A, można tędy przejść. Patrzcie, patrzcie, a zobaczmy te drzwi. Nie. No to tylko tędy wchodzimy. No skubany jeszcze tam mi się... Ale nie będę z nim chyba walczył wręcz. Wykorzystamy trochę amunicji. Pytanie, kiedy on na nas wyskoczy? Co ciekawe, nie widać go. A może on tam dalej pobiegł? A jest. Czekajcie, dobrze. Spróbuję. No ciężko, kurde. Przeładuj. No to była dobra decyzja, żeby nie bawić się w żadną walkę wręcz. No, a dzięki temu mam 5 sztuk tego napoju leczniczego. O kurde! Holender. Jeszcze kurde tutaj się ukrył. Jasny gwint. No nawet niepotrzebnie tutaj wchodziłem, bo nic tutaj ciekawego nie ma. Trudno. Trudno, co się stało, to się nie odstanie. A my zobaczmy tutaj tą szufladę. A i tam. Szkoda. Tutaj też nic. No to już coś mi się wydaje, że coś tu zaraz na mnie wyskoczy. Aha. No, 2 strzały i leży. No, mam nadzieję, że tylko jeden tam był. Odzyskamy amunicję. 2 sztuki. Chociaż tyle. Przeszukiwać dobrze te wszystkie miejsca, żeby jak najwięcej tych surowców odzyskać. O kurde! Iś. Jasny gwint, ale się wystraszyłem. Ło. No i niestety będę musiał użyć teraz, kurczę, tego napoju leczniczego. Trudno. Wchodzimy tu, czy idziemy tam? Kurczę, a to chyba będzie ślepa uliczka. No. No tutaj, kurczę, wszystko jest zastawione. No to zobaczmy tutaj. Kurde, pusto. Ale tu chyba coś jest. Notatka. Wiem, że coś tu jest. Wiem to, czuję to wszystko. Wygląda normalnie, ale tak nie jest. To coś jest pod powierzchnią. Pulsuje, próbuje wyjść na pewno. Próbuje wyjść? A może ja mam wejść? Muszę się dowiedzieć, wyrywać to na powierzchnię. A na odwrocie? Zerwać warstwa po warstwie, żeby zobaczyć. Wiem, że tam jest. Wychodzimy stąd. No a tutaj? Na razie spokój. O kurde, skubany jak on się tutaj, kurczę, kamuflował. Właśnie tego się obawiałem. Kurde, i znowu apteczka. Zostało mi 3. Niedobrze. Pojawiają się nie wiadomo skąd. Kurde, szkoda. Możemy tutaj już wyjść na zewnątrz, co ciekawe. No i chyba... to jest jedyna droga. No, rzut okiem na podwórko. No i tam kiedyś byłem na tych schodach. O kurde! Ale mi się udało. Oszczędni są tutaj twórcy, trzeba przyznać. Tam coś, kurczę, widzicie to? Takie przejście w ścianie przy samej podłodze. O! No! Przynajmniej mi się udało odzyskać jedną. Kolejna notatka. Jednak nie, to nie to. Muszę zedrzeć więcej bliżej krwi. To wcale nie jest na zewnątrz, to jest we mnie. Ktoś jest we mnie. To nie przejdziemy tędy. A tutaj? tak, możemy wyjść. A jeszcze tutaj muszę sprawdzić. Ja myślałem, że też my się tutaj przeczołgamy, ale nic bardziej mylnego. A co to jest? Strzykawka. No dobra, i co teraz? Gdzie ja kurczę jestem? Jestem tutaj, a gdzie ja w ogóle powinienem się przedostać? Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś podpowiedź? Szafka na monety. Tutaj jest znak zapytania. No powiem wam, połapać się w tym. Czarna magia. No nic, chyba będziemy musieli wrócić, nie mamy innego wyjścia, bo tutaj nigdzie nie przejdziemy. Na pewno nie jestem w stanie tędy, kurde, no raczej nie. Tutaj mamy drzwi zamknięte. No to idziemy tylko tędy. Jestem teraz... No szkoda, że nie można... A, jednak można. Jestem teraz tutaj, w tym miejscu. I muszę iść w lewo. Bo tutaj z prawej strony mam wszystko zabarykadowane. A, to jeszcze nie tak. Ja nie mogę się, kurczę, wydostać i muszę przejść tędy. A dlaczego tutaj na przykład, jak wezmę mapkę, ta no pokazuje, że zamknięte tutaj jest. No jeszcze w takim układzie bym przeszedł tak i tutaj będzie nie do przejścia, tak? Tutaj też, no i mamy te schody tutaj. No to w takim układzie. A, czy jeszcze sprawdzę tu? Nie ma szans. To schodzimy niżej. Zapiszemy to sobie. Doskonale. I jesteśmy na drugim poziomie. Czekajcie, teraz jeszcze raz mapka. Jesteśmy jakby piętro niżej. A gdzie ja muszę się, kurczę, dostać? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. A może do tej maszyny takiej, bo ja mam już dwie te gałki. Ale zszedłem piętro niżej. Zszedłem piętro niżej. No ale to widzicie, to jest tak, kurczę, tutaj pokazane. No i idę w tym kierunku. Ale gdybym tak wszedł na przykład jeszcze tutaj, przeszedł sobie tędy, tutaj nie ma żadnego przejścia, bo ja już teraz nie pamiętam tego wszystkiego. Dobra, zobaczmy. Idę tędy. Chciałem się do tych schodów dostać tutaj. O właśnie. I zejść niżej. I trochę tutaj sobie popatrzeć. A, chwila, chwila. To jak jednak jestem po tej samej stronie, to wiecie co? Ja bym sobie wrócił w takim układzie tutaj, bo rozumiem, w dalszym ciągu nie ma tutaj przejścia. Tak jest i byśmy, tylko nie pamiętam teraz, czy ja dobrze idę, zobaczmy, gdzie ja jestem. No co jest? Gdzie jest mój bohater? No bez jaj. A, tutaj jestem. Dobra. Nie wiem, czy nie powinienem się cofnąć i iść w prawo, bo jeszcze tam jest znak zapytania. Cofnąć się. Gdzie ten znak zapytania? Tutaj. Ale to o to chodzi? No ta. Ta. Dobra, to musimy się wrócić jednak tutaj. No ale jazda. No to jest tylko... Pamiętam tą informację. To jednak nie tędy. Powinienem chyba w takim układzie przejść jakoś tu. Kurczę, naprawdę ja już się tutaj tak pogubiłem. Tylko teraz nie widzę wskaźnika. A, jest. Jesteśmy przy pokoju 116. Pokażę wam dokładnie, gdzie się znajdujemy. Widocznie tych pokoi jeszcze nie odwiedzałem, chociaż widzę, że 117, 115 i 114 jest brak dostępu do tych pomieszczeń, ale za to 116 coś tutaj słychać. Widocznie w trakcie postępu gry niektóre te pokoje po prostu są w jakiś sposób dostępne. Mamy amunicję, akurat tutaj 3 sztuki, to dobrze. A tu? Ja nie mogę. Jakiś typ zapakowany w lodówkę? Czy co to jest? No dobra. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He... Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. It's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town. There's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And, Eddie. Be careful. Yeah, you too. No to jest dziwne, że znaleźliśmy takiego gościa wystraszonego i to bardzo. Zresztą nie dziwię się, apartamenty Woodside rządzą się swoimi prawami. W przeciwieństwie do Jamesa, który wydaje się być bardzo zdecydowany i pewny siebie. Oho. Oho. Mamy, kurczę, przejście. Tylko jeszcze... Chociaż, kurczę, jest jeszcze jedno miejsce. Tylko czekajcie, nie to. I to jest... Zresztą ja jeszcze nie wszystkie miejsca tutaj... No prawie wszystkie. Jeszcze 111. Nawet kurczę, ciekawe. No dobra, a... Kolejna kondygnacja. No jest jedno pomieszczenie. Zresztą ja tam przedostanę się na bank. Proszę bardzo. Kurczę, ile trzeba? 5 razy chyba trzeba walnąć takiego typa, żeby padł. Aj, kurczę, tam coś jest w tym basenie. Chociaż ciebie mógłbym załatwić. 2, 3. Jest, padł. A, to być może trzeba ich załatwić tak na 100%. Czekajcie. Dobra, chyba już wystarczy. Czy jest szansa, żeby tutaj wejść? Chyba tak. No i zostały 3 tutaj te stwory. Jakby was tutaj wywabić, tak żeby nie używać amunicji, co? Jeszcze na tych stolikach może coś się znajdzie. A właśnie, już tutaj będziecie na mnie pluć tym jadem. Ja nie wiem, czy w tym wózku czegoś nie ma. No jest moneta. Wracamy szybko. I chyba to o to nam chodziło, o tą monetę. Tak mi się przynajmniej wydaje. A czy jest sens z wami tutaj jeszcze walczyć? Przeczytaj. Brama jest otwarta od 8 do 19. W innych godzinach prosimy o kontakt z recepcją. No i śmiało mógłbym już z tą monetą wracać, tylko zastanawiam się, czy... No patrzcie, oni się jakby... A, jeszcze miałem tutaj zajrzeć. Dobrze. Znaczy tutaj, w sensie tutaj będzie zamknięte, ale tutaj to... O! Myślałem, że zamknięte będzie. Włączmy... A. Mogę zapisać, ja już jestem tutaj. Tak, zapiszemy sobie. Dobrze. Niech będzie. Gra została zapisana. I teraz tak, musimy stąd wyjść. Lecieć ponownie tutaj na tą stronę. I dotrzeć przede wszystkim do klatki schodowej, która znajduje się tutaj. Tak jest. Tylko nie pamiętam, które to było piętro. Jeśli chodzi o... No jestem tutaj. Mógłbym wejść właśnie do 213. Ale ja celuję, że to chyba będzie jeszcze piętro wyżej, wiecie? Chociaż nie jestem tak do końca pewny. Kurczę, już się zgubiłem. Tak jest, zobaczmy ostatnie piętro. I tak... Zresztą wiecie co, ja zrobię pauzę i... Bo tu jest jeszcze dużo pokoi. Chociaż... Musimy iść w lewo. Tutaj mamy... Tak, tutaj będzie... Chociaż... Czekajcie, jeszcze sprawdzę to. No już wprawdzie tutaj byliśmy. Ale chciałbym wam pokazać jedną rzecz. No ja będę co chwilę włączał tą mapkę. tutaj jest zamknięte, ale możemy przejść w lewo przez 311. Oczywiście, zaznaczam jeszcze raz, ja już tutaj byłem. Kolejny raz. Jesteśmy w 309 i możemy w prawo uderzyć, śmiało. I przejść ponownie tutaj. Dobrze, po raz kolejny mapka. Jesteśmy 310 i w lewo mamy, nie mamy dostępu, ale jakbym troszeczkę skręcił w prawo, to byśmy mogli przejść tutaj tym balkonem. Dokładnie. Jest to przejście tutaj. Dokładnie. Ja wcześniej nie wchodziłem tutaj. I patrzcie, co my tu mamy. Sok w puszce. I teraz będziemy mieli dostęp do tego sypu. Tutaj jeszcze, zdaje się, amunicja 4 sztuki, nawet nieźle. I teraz wrzucimy ten sok tutaj. To chyba tylko po to, żeby ten syp udrożnić. No dokładnie. I wypadnie ta moneta. No właśnie, toczy się tutaj. I teraz trzeba po prostu tam zejść i tą monetę zabrać. No i to byłoby na tyle. A czy będę mógł wyjść tędy? Zdaje się, że tak. Czekajcie, muszę dobrze trafić. Tutaj mamy korytarz w prawo, mapa. A z powrotem tutaj wyszedłem. A jeszcze powiem wam szczerze, żebym się cofnął. Mapa. Nie ten kierunek, kurczę. Tu jest ten syp. I po prostu tutaj mam wszystko poblokowane do pokoju 303A, 305, 307 i tak dalej, ale patrzcie, widocznie tutaj byłem przy pokoju 303A jakimś cudem. Jakimś cudem tam dotarłem. Zapchany syp, mamy to rozwiązane. Jak tam się, kurczę, przedostać? To może tak zrobimy. Przejdziemy jeszcze raz. Dobrze, teraz... Aha, nie przejdę tutaj w lewo. Ale tędy już tak. Trzeba by się dostać na tamtą stronę. Tylko ja już nie pamiętam, kurczę, w jaki sposób. Czy to było tutaj coś? Nie, to będzie tutaj zablokowane. Ta, trzeba się cofnąć i przejść tędy. W ogóle chyba wyjść stąd. Czy dobrze idę? Źle. Ale radio mi tutaj się... O, skubany. Skubany uniki robi. Dobra, chyba ci wystarczy. tędy mogę wyjść z powrotem. I chyba idziemy w dobrym kierunku. Tutaj do schodów. A czy mogę przejść tędy? I tak na górę nie wejdę, nie ma szans. Ale mogę sobie to oczywiście zapisać. A, nie tak? Zapisane. Teraz moment. Chyba powinienem zejść niżej. Dokładnie. I ewentualnie... No tutaj mamy właśnie tą monetę do zabrania. Zabieramy ją. Ewentualnie obrócić. Mamy krzyż. Moneta kobieta. I teraz tak. Jeszcze raz mapka. Spróbuję jeszcze wejść tutaj po tych schodach. Ewentualnie wejść jeszcze wyżej. Ale tędy chyba nie będzie dostępu wyżej. Kurczę. Aj tam. Szkoda. Ale gdybym jeszcze sprawdził tutaj, na przykład, no widzicie, tutaj przejścia nie ma. No nic, wychodzimy stąd. W takim układzie wrócimy z powrotem tutaj do tego pierwszego miejsca, gdzie można było zapisać. I do tego automatu podejdziemy może. Może ja mam wszystkie już monety? Holender, chyba się zgubiłem. Gdzie ty jesteś, James? Tutaj gdzieś. Powinieneś wrócić zdecydowanie chyba. I wejść tutaj. Zapisać to oczywiście. I przejść do tego automatu musimy. No tak. No to przeczytajmy to. 3 monety jasne i aktorów 3, a pod drzewem dziewczę położyło ciało swoje, czyli kobiety powinniśmy położyć. Kobieta jest pod drzewem. Za dziewczęciem zaś, o czym nie wiedziała, kwiat samotny ziemia wydała. Za dziewczęciem kwiat samotny ziemia wydała. Nie mam zielonego pojęcia. Wtem przyszedł mężczyzna waleczny i śmiały, W świetle księżyca oczy jego złote błyszczały. A, czyli tutaj mamy z lewej strony księżyc na górze. To jest dobrze. A tutaj moneta wąż. To umieśćmy to tutaj. O, coś się zadziało. Dobył ostrza swego, a ona ze strachu zadrżała. Nie wiedziała bowiem, że żmija się zbliżała. Ha, 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 ha. Dobył ostrza swego, a ona ze strachu zadrżała. Nie wiedziała bowiem, że żmija się zbliżała. Kurde. A na górę nie mogę nic umieścić, ewentualnie zamienić. Czy ja potrzebuję jeszcze jednej monety? Dobył ostrza swego, a ona ze strachu zadrżała. Nie wiedziała bowiem, że żmija się zbliżała. Dziwne to jest. Co ciekawe, jakby mi chyba jeszcze jednej monety brakowało. Ale co ciekawe, co chciałem wam pokazać, to tutaj mamy dostępne kolejne pomieszczenia. A dokładnie... ja tych dwóch tutaj załatwiłem. Mamy dostęp do pokoju 102. No najwidoczniej jeszcze tutaj mnie nie było. Tylko na samym początku już mamy puste szuflady. I to kurczę dwie. Na górze nie ma nic dostępnego. A dalej... jakby to tutaj jeszcze zobaczyć, coś tutaj jest. Mamy kolejne zdjęcie walentynki, ewentualnie możemy obrócić, jeszcze mamy numer 4. No a teraz tutaj, no proszę, strzykaweczka to była, czy jednak ten napój leczniczy, bo nie zdążyłem zauważyć. No i tutaj. No i tutaj już lipa. Czyli co? Czyli w takim układzie tutaj już mogę spokojnie sobie wyjść. I zobaczmy jeszcze mapkę. I moglibyśmy teoretycznie rzecz biorąc dostać się do pokoju 101. Ciekawe, czy to w ogóle będzie możliwe. Kurde, zablokowane. No nie wierzę. Jasny gwint. To gdzie ja teraz powinienem się udać? Jak w większości... ale wiecie co, prześledzimy w takim układzie wszystkie piętra, bo coś mi się wydaje, że ja jeszcze tutaj wszystkiego nie zbadałem, a być może niektóre pokoje po prostu są otwarte, na przykład tutaj na tym poziomie. No tutaj wygląda na to, że chyba mam wszystko zbadane i to wszystkie pomieszczenia, na przykład do 204 jest zablokowany dostęp, 206, 208 byłem i to była garderoba, 205, 207, 210, 212, 209, 211, 213, wszystko mam tutaj zbadane. A wejdźmy jeszcze piętro wyżej. No i kurde, tutaj jest zablokowany Holender dostęp. Ale dlaczego? Patrzcie, jestem tutaj dokładnie zablokowany. No jak to kurczę odblokować? Co ciekawe, mamy jeszcze 317, 315. W jaki sposób ja mogę to odblokować? Nie mam zielonego pojęcia. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić, a tymczasem No wreszcie mamy kluczyk do 201. Udało się. Kurczę. A może ja jeszcze sobie zapiszę na wszelki wypadek. A 201 to będzie tutaj? Nie, to muszę iść na drugi poziom. Z tego co pamiętam. To będzie chyba na samym końcu. No ba. No i teraz ostrożnie, ostrożnie. A tutaj dalej? No, tutaj nie przejdę. Co tu mamy? Apteczkę. Ewentualnie możemy przejść. Mamy jakieś drzwi. Mamy aneks kuchenny, z którego kompletnie nic nie wynika. Ewentualnie tutaj. Co to jest? Ja pierdzielę, co to ma być? Wygląda na to, że James ukryje się tutaj w tej szafie. Postać jest naprawdę dziwna. Co ona ma w ogóle na głowie? Jak ona się porusza? Broń w pogotowiu. Celuję w niego. Strzeli? Strzela. I co z tego? Patrzcie, James do niego strzelał, a ten sobie jak gdyby nigdy nic odchodzi. Naprawdę to jest dziwna sytuacja. No to wygląda na to, że będziemy mogli przejść do kolejnej lokacji. Jakaś szmatka, chusteczka, chusteczka. No i to tyle. to w ogóle ma być? No ale to jest kolejna lokacja, na którą Was zapraszam do kolejnego materiału. Jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie kciuka, podzielcie się wrażeniami w komentarzach, a my usłyszymy się już niebawem. Cześć!